Siemanko, tu Matt, podcaster Rap Matters, witam w kolejnym odcinku. Dziś będzie o płycie Kurego, Dzieci w samochodach. Na szczęście nie będzie to recenzja, bo taką napisał już Krzysiek Nowak na Interi i w sumie podbijam to, co on napisał i możecie sobie tam zajrzeć. Zgadzam się też totalnie z oceną tego materiału. Sorry za jakieś hałasy, które mogą się pojawiać, ale mam tu remont. A no, nie chcę przedłużać publikacji tego odcinka. Przesłuchałem ten krążek kilka razy i no, nie mogę dojść do siebie po tym, co usłyszałem, bo jak można nie mieć tak bardzo nic do powiedzenia? Jak da się pisać tak bardzo przezroczyste wersy? Jak można tak często przeczyć samemu sobie? Czy nie mieć na siebie pomysłu? Te pytania ciągle gdzieś tam kołatały mi się w głowie, począwszy od Słodziaka, czyli od kawałka otwierającego ten krążek, w którym Kury zaczyna od typowego dla pop raperów, takich jak on, których jest też na pęczki, od takiego samego schematu, czyli trochę porapuje, trochę podry, ryja, pokaże, że jestem rozchwiany emocjonalnie i może dzieci to kupią. No i chyba jak na razie kupują, bo przecież wyświetleniową chyba jest całkiem nieźle. Natomiast wersy, dwuwersy czy frazy, które chciałbym tutaj przytoczyć czy przeczytać, no jest to coś, co robi naprawdę wrażenie. Może nie będzie tu wielu jakichś turbo złych wersów i jakichś wielu fajerwerków, ale jak weźmiecie pod uwagę to, że to stanowi trzon tej płyty, że ja cytuję tutaj naprawdę, nie wiem, ze 30% wszystkich tekstów, no to, że Kury zdołał tyle głupotek wpakować w cały album, no to wielkie szapuba. Rok w rok wychodzi bardzo dużo złych płyt, a reprezentant Chill Wagonu zrobił naprawdę dużo, by tekstowo znaleźć się wśród najgorszych tegorocznych raperów. Zacznijmy może od tego, jak definiuje się sam Kury, bo widać, że sam ma z tym problem. Pozwolicie też oczywiście, że będę podmieniał przekleństwa na inne słowo, bo mi nie przystoi. Zresztą te dziesiątki przekleństw, które też tutaj się znajdują, no świadczą o tym, że albo Kury nie potrafi pisać wersów i potrzebuje wypełniaczy, potrzebuje sylab, które pozwoliłyby mu się gdzieś tam zmieścić w bicie, ale też przede wszystkim jest to chyba takie kreowanie się na groźnego rapera, czy chęć tak, aby brano go na poważnie, to taki zabieg znany przecież wśród dzieci, które mają, nie wiem, 8-10 lat i chcą być brane na poważnie wśród rówieśników, więc zaczynają przeklinać i chyba każdy takich ziomków miał, albo każdy takim ziomkiem był i zaczynał przeklinać, by brzmieć poważnie. Taki sam mechanizm zdaje się działać u Kurego. Ale wracając do tekstów, Kury rapuje w jednym z kawałków: wciąż jestem sobą, bo jestem normalny i nikt mi nie mówi nic, nic. Potem przechodzi przez jestem dobrym świrem, cokolwiek to znaczy, aż kończy na od zawsze chyba jestem, mam na ten wieczór mordo grube plany. Więc jaki jest Kury? No to wszystko zależy od tego, co potrzebuje nawinąć w kawałku od tego, jaki jest kontekst. W ogóle będę się produkował przez kilkanaście minut o Kurym, a on w kilku numerach wyraźnie zaznacza, że nie obchodzi go to, co myślą inni, czy to słuchacze, czy to raperzy, czy to krytycy. Oczywiście nie obchodzi go to aż tak bardzo, że powtarza to w Słodziaku, czyli już w pierwszym kawałku mówi, że ma gdzieś moją ocenę, od zawsze był inny i nie próbuj tego zmienić. W kawałku GBS, gdzie mówi w dupie mam co powie o mnie dzisiaj stary pierdziel i mam nadzieję, że to o Flincie, nie o mnie. A w serca nie kupisz też rapuje. Dużo palę, gdy nagrywam, ja przez to mam chyba flow jak nikt, a ci co myślą, że są lepsi, niech idą sobie gdzieś. Tu też widać totalną nieumiejętność pisania. W ogóle trudno się to czyta, nie wiem, czy kiedyś sobie czytaliście płyty, ale bardzo polecam takie doświadczenie, ale generalnie chodzi mi o A. wstawianie dodatkowych zaimków, B. o pseudopoetyckość i C. o kombinowanie z sylabami tak, by trafić w bit, a na to jest także więcej dowodów i oto one. Baba, bawię, tańczę, śpiewam po mej lewej mój kolega. I wchodzi oczywiście o te słówka mej lewej i mój kolega, które są gdzieś tam napchane. 3. Znów witam dzień, ta nieprzespana noc, kolejny dzień, niechaj ktoś zrobi coś. I może też dojadę do końca linijki, bo warto skończyć tę głęboką myśl. Naprawi mnie, bo mam już dość, na serio dość, niech ktoś obudzi mnie. No więc te wszystkie ta, te wszystkie niechaj, no to pojawia się u każdego rapera, który nie potrafi dobrze pisać. Niechaj ktoś tak mówi dzisiaj. Kury oczywiście jak typowy polski pop rapper dużo mówi o tym, że robi trap. Śpiewa nawet tak, stworzył mnie trap. Albo
Robię sobie ciągle nowe money money, robię ciągle nowy trap cały czas. I to w kawałku serca nie kupisz. Czy rapuję groźne linki, takie jak na mieście mówią o mnie źle, kiedy ja spełniam sen z kawałka marionetki. Albo mam 21 lat, ej, i parę swoich odpałów. Wow. No, ciekawe, czy kury spojrzałby w oczy Chief Keefa, jeśli zaraz po tych prawilnych, groźnych linijkach o trapie padają wersy takie jak: byłem w tobie pierwszy, zakochałem w tobie się, jak w żadnej z tamtych dziewczyn, byłaś moim słońcem po burzy i jedną z tęczy. Ja byłem pierwszy. Nie chodzi mi o seks, mówię o twoim serduszku, w którym dalej jestem gdzieś. No wyobraźcie sobie, że Gucci Mane tak coś pokoli, jest, jak to jest żenane. W ogóle o różnych obliczach miłości jest u Kurego poświęconego dużo miejsca i to jest taki cringe pisany pod nastolatków, że aż wstyd. Zatem lecimy. Chciałbym, żebyś była tu, wtedy, kiedy jest mi źle, żebyś złagodziła ból i nadała nowy sens. Disco polo, w 100%. Ty z jednej strony młoda nastolatka, też bardzo ładna zbitka, z drugiej strony kobieta, która me serce skradła. Niestety codzienne zmagania z sosem, orety, te dupki, które podrywałem, to już chyba kobiety. Poznałem kiedyś damę w klubie, była piękna jak noce pełne gwiazd i ten cichy wrzask, jak nie rozumiesz, klaszcz, klaszcz. Palę papierosa i myślę o tobie cały czas. Myślę o tym, czy na pewno pokazujesz swą twarz. Bardzo ładna fraszka. Kochanowskim zaleciał. Odkąd odszedłem od niej, czuję, że wróciłem do żywych, mimo że coś we mnie, coś umarło we mnie i nie jestem już tak wrażliwy. Teraz uwaga, będzie hustling. Chcesz brać? No to pierwsze bierz do buzi. Ja nie ciepły, chociaż wyszedłem z jacuzzi. I na koniec lista wersów, które są po prostu głupiutkie. I tyle. O, ja piję wino za wszystkie smutki. O, każdy, dziś każdy problem jest taki malutki. Już nie obchodzi mnie, co se gadają ci ludzie. Większość z nich jest denerwująca, tak jak łupiesz. Chcą wejść na łeb i zryć czachę, bo to... ja, byku, chcę lecieć tu sobie na ludzie. Proszę nie mów do mnie, czego nie wypada, bo zdecydowanie to wielka przesada. Ciągle burzę i układam, ciągłe burze i tornada. 2020 wcale nie był najgorszy, bo mogło być gorzej i mogło banie zryć. To też bardzo silnika. Ale obok tego to ładnie współbrzmi z innym wersem. Sam se czasem ryję beret, jestem swym najgorszym hypemanem. Ty nie podchodź do mnie, bo coś mi tu śmierdzisz, wyglądasz na typa, co by wziął do gęby za wrzutkę na Instagram i za moje wersy. Co dzień uczę się, jak żyć, by być trochę lepszym, bo nie chciałbym być jak marionetki chodzące kukiełki, choć lubię laleczki, to nie dla mnie styl. I na koniec, nie jaram się tobą bęcwale, robisz muzę, bo są z niej pieniądze. No co jak co, a to chyba największy autodiss na tym albumie i z tym chciałbym wam zostawić i już powiedzieć dziękuję, ale warto jeszcze w tym miejscu wspomnieć żart Rafała Samborskiego, który w prywatnej rozmowie powiedział mi, że płyta ma bardzo adekwatny tytuł, bo dzieci w samochodach bywają strasznie denerwujące i nie da się ich słuchać. Nara.